dzisiaj witam Was z nieco innym odcinkiem niż zwykle, a mianowicie tak przeglądając sobie internet, patrząc też na moje starsze filmy, widziałam moją relację, jak zaczynałam tutaj pracę, jak przeprowadziłam się do UK. W związku z tym, że nastał Brexit i dzieją się tu inne rzeczy, inne teraz mają miejsce reguły, postanowiłam dzisiaj nagrać właśnie ten odcinek. Tak jak wspomniałam, Brexit już nastał z dniem 1 stycznia 2021 i parę rzeczy się zmieniło. Chciałam dzisiaj opowiedzieć z mojej perspektywy, jak to wygląda życie w UK, jak to wygląda życie w Anglii i jak ja to oceniam z perspektywy właśnie 8 dni. Powiem Wam, że mam niestety zapalenie ucha na nowo i nie wiem, czasami się nie słyszę, ale wybaczcie mi to i może mój głos jest też trochę zmieniony. Moim zdaniem jest to bardzo ciekawy temat, dlatego że mówię tutaj z perspektywy 8-letniej. Inaczej pewne rzeczy się odczuwa niż na przykład jak nagrywałam ten film, chyba mam 3 lata w UK. Pewne rzeczy się zmieniły, pewne rzeczy spowodowały, że perspektywę mam nieco szerszą i też myślę, że to jest taki ciekawy bardzo odcinek i taka refleksja, zwłaszcza teraz, na to wszystko, co się w świecie dzieje. Ja to zrobiłam sobie, słuchajcie, patrzę na kartkę, bo zrobiłam sobie takie małe review. Miałam też tutaj tak zwanych recenzentów, zapytałam moje dzieci, jak one uważają właśnie po 8 latach, kiedy one ze mną tu przyjechały, jak one z własnej perspektywy tutaj, słuchajcie, myślą o tym. Natomiast ta odpowiedź, którą mi udzieliły, była bardzo subiektywna, dlatego że oni patrzą też tutaj przez pryzmat edukacji, a nie wiem nie do końca, czy jest to ważne, gdyż no, wiem, że ludzie, którzy mnie oglądają, myślę, że nie rozpatrują tutaj pod kryterium tutaj właśnie edukacji, ale ja tutaj jakby te dwa ich grosze tutaj na pewno wtrącę. I może zacznę tak. Tak jak już powiedziałam na wstępie, jestem tu 8 lat, będzie niedługo 9. Czas leci makabrycznie szybko. I słuchajcie, wiem, że dużo Polaków zdecydowało się, zwłaszcza kiedy te reguły brexitowskie jeszcze przed Brexitem, zdecydowało się jednak nie aplikować o settlement status, czyli to jest taki status, kiedy określamy się, czy chcemy zostać, czy nie. Może on być pre-settled status, czyli taki, że jesteśmy mniej niż 3 lata, z tego co pamiętam. Jeżeli jesteśmy 5 lat, mamy udokumentowaną tę pracę i to wszystko, no to od razu mamy po jakby aplikacji. Urzędnik tutaj przyznaje nam status, że możemy zostać ile chcemy i mamy status tak zwanego rezydenta. Nie ma to żadnej karty, ale jest taki wpis w dokumentach i powiem Wam, ja mnie już spotkałam się z tym, że właśnie mój pracodawca pod koniec grudnia zapytał się, czy masz taki status, jeśli nie, czy będziesz aplikować itd. itp. Ze względu na to, że to ma uregulować, czy jesteś, czy potrzebujesz wizy od pracodawcy. To jest taka wiza, jak ona się nazywa, pracownicza chyba. Natomiast ja nie potrzebuję ze względu na to, że, przepraszam za ten głos, ze względu na to, że no ja już aplikowałam będąc 5 lat, kiedy już ten Brexit miał wchodzić, wiedzieliśmy o tym, to sama moja rodzina aplikowała. No i tak sobie tu po takim długim wstępie, słuchajcie, tutaj sobie wytypowałam takie podpunkty, które ja na pewno chcę poruszyć i słuchajcie, może zacznijmy od minusów, bo to ciekawe, jak tutaj my to po tylu latach i jak to się ma też do innych Polaków tu mieszkających, więc definitywnym tutaj minusem, słuchajcie, są mieszkania, rent. Przede wszystkim rent za mieszkanie, czyli ten czynsz, który płacimy, jest bardzo dużo w stosunku do standardów mieszkaniowych. Jeśli chodzi o standardy mieszkaniowe, są bardzo niskie, zapewne pewne rzeczy, czy na przykład pokój, płacimy 400 funtów, dzielimy na przykład tutaj kuchnię, łazienkę z kimś innym. Standard nie jest najlepszy, to zależy też oczywiście od landlorda, natomiast jakby tu powiedzieć, landlordzi są różni.
czasem dbają bardziej o mieszkanie. Ja powiem wam, że z mojej perspektywy ja nie mogę narzekać, dlatego że no, generalnie ja zawsze spotkałam na dobrych landlordów. Także nie miałam z tym problemów, ale tak jak mówię, mieszkanie w zależności od dzielnicy, jednopokojowe studio tak zwane, może nawet kosztować 1200 funtów. I słuchajcie, to jest naprawdę strasznie dużo. Patrząc z perspektywy, że średnio zarabiacie powiedzmy 2000 funtów, no niektóre profesje oczywiście mają więcej, więc wtedy dla nich to jest nic. Natomiast generalnie ja bym powiedziała, że jest dużo i w związku z tym, że tu jest tyle, tak dużo ludzi, jak 9 milionów ludzi w UK, ja wiem, że podawali, że tam pewna doza emigrantów wyjechała i o to im chodziło. Natomiast słuchajcie, nadal za sam pokój na przykład 400 funtów, jak wiem, że moje koleżanki płacą, no ja bym tego nie dała. No ja mam inną sytuację, że jestem z rodziną, też to inaczej wygląda, ale w porównaniu do standardów, słuchajcie, naprawdę standardy porównując z Europą są bardzo niskie. Pewne rzeczy mnie wkurzają, zaraz na nich powiem, co mnie wkurza. I tak, następną tu pod punktem na minus jest GP. GP to jest krótko lekarz pierwszego kontaktu, jak to się w Polsce nazywa. I słuchajcie, tych GP macie przypisanych tutaj surgery, czyli takich lokalnych poradni. Teraz robili takie aplikacje w związku z COVID-em, że generalnie, że nie chcą widzieć danych ludzi. Jeżeli coś nie jest bardzo pilne albo jest pilne, oni mogą to zrobić przez internet. Online to wszystko już dawno tutaj przeszło online. Ja myślę, że w Polsce też słyszałam od mamy, że są takie rzeczy, ale tu mówię ze względu na tyle ludzi, którzy należy do poradni, oni stwierdzili, że trzeba coś z tym zrobić. I słuchajcie, bardzo ciężko dostać dobrego lekarza. Ci lekarze pierwszego kontaktu są różni. Oczywiście, jeżeli potrzebujecie specjalisty, to chcecie iść do specjalisty. Tu takich specjalistów mamy. Czasem w polskich przychodniach, a czasem właśnie tylko i wyłącznie w hospitals, czyli w szpitalach. I słuchajcie, żeby dostać referral, czyli takie skierowanie, żeby tak jak na przykład ja mam teraz problemy z uchem, to jest moje takie coroczne zmaganie. To jest bardzo ciężko, słuchajcie, w ogóle coś takiego dostać. Naprawdę, to trzeba z nimi walczyć. To jest jak walka z wiatrakami. Ja wiem, jak to mniej więcej obejść już po tych 8 latach, ale to jest koszmar. Wierzcie mi, koszmar. Jak macie małe dzieci i na przykład też coś spotka, to jeszcze bardziej, to jest bardziej stresujące. Więc tutaj dostanie się do lekarza takiego specjalisty, to albo musicie iść prywatnie, albo być ubezpieczone przez pracę, albo na przykład no, naprawdę błagać i wymyśleć już różne sposoby, żeby ten GP, czyli lekarz pierwszego kontaktu was tu skierował, i to mnie bardzo wkurza. To NHS ogólnie jest przesilony, czyli też służba zdrowia jeszcze w związku teraz z COVID-em i generalnie też są poodwoływane różne tutaj, że tak powiem, dodatkowe appointmenty, no ale no mówię, wkurzające jest to właśnie te skierowania dla mnie bardzo z perspektywy tutaj zdrowotnej. Co mnie wkurza, jeśli tutaj chodzimy już do następnego podpunktu, jeśli chodzi o mieszkania, to wkurza mnie tu, słuchajcie, przede wszystkim, że tak, są bojlery. Ja nigdy się nie spotkałam, że w nowych blokach były nadal bojlery, które podgrzewały wodę ciepłą. To jest masakra dla mnie, naprawdę, to jest trzeci świat. Tak samo nie lubię oczywiście tych kranów. Jak znajdę jakieś zdjęcia, to mam tu wstanę, że kran leci z jednego kranu, leci woda zimna, z drugiego ciepła. I światło na przykład nadal są na tych dzyndzelkach. Czasem w tych blokach i to też mnie denerwuje. Pamiętam na starym mieszkaniu ten cyntelek i mnie bardzo wkurzał. Niektórzy tutaj, następny podpunkt, niektórzy narzekają tutaj na pogodę. Pogoda, wiadomo, to jest inny klimat. Ja mieszkam w Londynie, więc generalnie nie narzekam. On jest łagodniejszy ten klimat niż w Polsce. I słuchajcie, jest dużo deszczu, ale są takie lata, słuchajcie, bym nie mogła powiedzieć, że jest więcej strasznie tego deszczu niż ja pamiętam w Polsce. Cieszę się, że tu nie ma śniegu, jak mówię, spać śnieg, ta wielka frajda, bo nikt nie pamięta i jest to generalnie ten śnieg, zwłaszcza tu w Londynie, na dwa dni góra i na sprawa, że transport jest sparaliżowany, ale oni są nigdy nie przygotowani, ale no właśnie.
jest rzadko. Mnie ta pogoda, mówię, postanowiłam mieścić w minusach, bo tak też optowało na przykład moje dzieci. Natomiast ja uważam, że ja czasem lubię te cozy właśnie takie deszczowe dni. A na przykład ja pamiętam, w zeszłym roku było piękne lato, piękna wiosna, dwa lata temu tak samo, także generalnie nie mogę narzekać. A mnie się ten klimat bardziej podoba, ale tak jak mówię, no to są plusy i minusy, kto co woli. Ważnym tutaj takim minusem jest, słuchajcie, rasizm. Po Brexicie oczywiście to przybrało niekiedy w takich mniejszych miejscowościach duże, ja bym powiedziała, duże pole do popisu, co mi się tu strasznie, słuchajcie, nie podoba. Natomiast ja w związku z tym, że mieszkam w Londynie i jest to takie multi-culti i jest tych ludzi bardzo dużo, nie mogą sobie tak aż manipulować i tak pozwolić na to, więc generalnie pewne osoby są utytułowane do pewnych zdań, zwłaszcza ci, co są z dziada, pradziada tutaj w Anglii, to zawsze ci się zapytają, a skąd jesteś, bo twój akcent jest taki. Ja czasem to odbieram, że to jest specjalne, więc jest to też takie rasistowskie, ale są osoby, które po prostu chcą wiedzieć, na przykład, bo mają kogoś też z Polski, na przykład pewne nacje, to jest zawsze ich wymówka, to jest, o, bo ty jesteś rasistą do mnie, ale jednak na przykład ciemne, to mówię o Afrykańczykach i właśnie tych nacjach, ale generalnie, słuchajcie, ten rasizm jest, on jest taki ukryty, ale gdzieś tam jest, czasem nie jest miło, ale mówię, ja się cieszę, że nie mieszkam w małym mieście, bo w dużym mieście jest tyle tych ludzi, tyle nacji, że generalnie to jest taki ukryty, jak zbraszujecie, tak powiedziałam, nie mam na to czasu i cierpliwości, także ogólnie mnie to już nie rusza. I minusem tutaj optowały moje dzieci, ja akurat uważam, że no dla mnie to nie jest duży minus, to są dużo ludzi. Dużo ludzi, słuchajcie, jest dużo ludzi, tak jak wspomniałam, jest 9 milionów ludzi. Ja to mówię z perspektywy osoby, która mieszka właśnie w Londynie, nie wiem jak to gdzie indziej, ale generalnie jest dużo ludzi i zawsze nie jesteście sami, zawsze tych ludzi pełno jest. I mogę powiedzieć, że ci ludzie są różni. To są ludzie też... oni nie są może aż tak mili, ale nie są też upierdliwi, jak na przykład w Polsce, bym powiedziała, w pewnych rzeczach. Oni są dość mili, ale takie są, ja bym powiedziała, dwulicowi też. Właśnie brakowało mi to słowa. Natomiast wszędzie tacy ludzie są, także ja tu bym jakby nad tym długo nie dywagowała. I słuchajcie, to by było na tyle, co ja bym powiedziała tutaj, jeśli chodzi na minusy. I przejdźmy teraz do plusów, co ja ogólnie uważam właśnie za plus. Ten odcinek się zrobi bardzo długi, ale no tak miał być. Słuchajcie, na plusów u mnie jest załatwienie spraw tu urzędowych. Słuchajcie, to jest wszystko online, wszystko przez telefon. W związku z tym, że nie mogą sobie pozwolić na widzenie tutaj tyle takiej masy ludzi, a dużo szybciej będzie to działać właśnie przez taki network, więc dużo szybciej się wszystko przez telefon tutaj załatwia. I słuchajcie, ta łatwość, oczywiście ludzie pracują i to jest, mówię, że tempo życia jest szalone, więc generalnie łatwiej jest właśnie na przykład w godzinie lunchu, w godzinach swojej tea break'a w pracy, żeby właśnie zadzwonić, a słuchajcie, mam taki problem, bla, bla, bla. I czy na przykład oni się pytają w godzinach, w których mogą zadzwonić i oni właśnie te sprawy są załatwiane. Też mi się podoba, słuchajcie, tutaj, że wszystko jest takie łatwe. Na przykład jak kupię Oyster Pay, ja nie muszę jeździć, nie wiem, gdzieś do kiosku, coś tam wszystko nabijam sobie na online, tylko klikam sobie w autobusie czy w metrze tutaj i jest wszystko ładnie nabite. Tak samo na przykład jak chcecie nabić prąd, gaz, bo tu są naliczniki, to właśnie też sobie tutaj wbijacie. Ja mam teraz naliczniki, bo generalnie możecie płacić i z góry, ale ja stwierdzam, że naliczniki bardziej kontroluję na ten smart meter, co wydaje. To jest duży plus, moim zdaniem, transport. Transport tutaj są plusy i minusy, dlatego że no, ze względu na tyle ludzi, ale uważam, że jest bardzo szybki. Jest dostęp do każdego zakątka jakby UK. Tak samo ten network pracuje super, jeśli chodzi tutaj właśnie w Londynie. Także dość szybko z jednego krańca, Londyn jest olbrzymi, tu jest, ja nie wiem, już straciłam chyba jest stref, ale generalnie chyba do 8 dochodzi. I słuchajcie, ciężko właśnie, znaczy no samochodem
No, też może być szybciej, ale trafik jest taki, ruch jest taki straszny, że to musicie naprawdę przed takim peak time wyruszyć, więc ja uważam, że transport jest super. Metrem dojedziecie wszędzie, są autobusy, one są wolniejsze, a ja pamiętam, bałam się autobusów, a teraz to są moje ulubione środki transportu. Następnym plusem to jest dla mnie ta cała aura multiculti. Tak jak mówię, możecie spróbować różnych potraw z różnych zakątków świata, jest tych restauracji, barów od groma, naprawdę, co tylko wolicie. Jest dużo właśnie tych knajpek, jest bardzo dużo ludzi z zakątków świata, możecie porównać swoje kultury, możecie ich zapytać o to, o tamto i jakby jest ta wymiana taka kulturalna, mi się bardzo to podoba. A słuchajcie, no dowiedzieć się takich rzeczy, które byście nie wpadli, bo nie mieliście nigdzie takich i nie spotkaliście takich ludzi. Także mi się to podoba i co w związku z tym się wiąże? Tolerancja. Mówiłam tutaj o rasizmie, który jest ukryty, jest, bo jest, ale to jest, myślę, że też kultura taka. Natomiast tolerancja. To nieważne, co założysz, jak wyjdziesz, w klapkach, w futrze, nie wiem, w makijażu, w wałkach. Nawet nie wiem, w majtkach nikt ci nie zwrócił uwagi. Owszem, czasem ludzie może się spojrzą, co starsi, ale generalnie nikt sobie z tego nic nie robi. Ma to w nosie, to twoja prywatność, twoja sprawa, co będziesz robić z sobą, nikogo to nie interesuje. Natomiast są ludzie mili, naprawdę ja uważam, że pomagają, uczynni są, interesują się w takim sensie, jeżeli coś ci się stanie albo się źle czujesz. Natomiast jeśli chodzi, jak się nosisz, czy się przebierzesz mermaid, czy jesteś, nie wiem, bałwanem, to twoja dosłownie, to jest ta tolerancja i to jest twoja sprawa. Jeszcze co ja powróżyłam to ze swojej perspektywy na plus, to urzędnictwo. Słuchajcie, ja ostatnio musiałam parę rzeczy załatwić ze stroną polską i po prostu dla mnie te urzędnicy to są z innej planety. Ja wiem, że zawsze było bardzo taka biurokracja, ale no po prostu to oni są nadal w trzecim świecie dla mnie. I słuchajcie, tutaj urzędnicy nawet nie wiem, czy cię nie widzą, nie lubią, ale oni są tak mili, pomagają ci w jasnym swoim zakresie, mówią, co masz robić po kolei, są bardzo pomocni i naprawdę ja nie mogę powiedzieć, czujesz, że ty dzwonisz do tego, no oczywiście są różne przypadki, ale generalnie powiem wam, naprawdę są bardzo mili, a nie ma takiej mentalności, takiej nieprzyjemności z drugiej strony, nawet przez telefon, czy przez, jak miałam rozmowę przez wideo, tutaj w celu potwierdzenia swojej tożsamości też, natomiast to mi strasznie przeszkadza, naprawdę strasznie mi przeszkadza. Tak samo z customer service. Ja jestem customer service, słuchajcie, a więc ja wiem, na ile ludzie sobie mogą pozwalać te wszystkie przepisy i moim zdaniem trochę mnie to wkurza, ale z jednej strony to z mojej perspektywy też jest dobre, bo customer service jest na dość na fajnym poziomie, znaczy fajnym z perspektywy tego klienta, że naprawdę wszystko można dojść do w kierunku USA, gdzie nawet przyniosą połowy, nie wiem, kremu zużytego, powiedzą, że mieli to i tamto, spisujemy, że jest alergia i nie wiem, i dostajesz pieniądze, albo na przykład coś ci zaginie, oni nie mogą ustalić tego, od razu też dają ci pieniądze. Więc tutaj ten customer service naprawdę, jeśli chodzi o twoje możliwości, jest bardzo, bardzo duży. I powiem wam, że to mi się strasznie podoba, nie? Przypominam sobie coś takiego w Polsce. No ale no, może się zmieniło, tak jak mówię, to jest moja perspektywa z tutaj z tylu lat życia w UK. Ja tu jeszcze podpytałam moich recenzentów, moje dzieci, i one stwierdziły, że tu są duże możliwości w takich finansowych industrii, nie wiem jak to przyłożyć, w sensie tych ekonomicznych rzeczy, że tu dużo można osiągnąć z perspektywy, jak się uczysz. Jest dużo propozycji pracy, takiej wykwalifikowanej, naprawdę, jeżeli jesteś skill worker, to na pewno coś tu znajdziesz, bo oni cenią i chcą takich ludzi. I na pewno tam w tym brexitowskim całym dokumencie będzie też, że jeżeli jesteś skill, jeżeli pracodawca daje ci tą wizę pracownicą, to spokojnie tutaj możesz być. Nadal, że jest dużo zieleni też. No rzeczywiście, mi się wydaje, że Polska jest zieloną krainą, no ale to jest z perspektywy właśnie tutaj moich młodszych. I właśnie stwierdzi, że jest bardzo, ich to zaraz uderzyło, że jest tak dużo parków, w ogóle jest bardzo zielono i oni o to dbają. Co jeszcze?
że jest bardzo dużo dobrych szkół wyspecjalizowanych, jeżeli dzieci na przykład nie chcą się uczyć tego czy tamtego, to mogą wybrać sobie te specjalizacje już szkoły średnie i one idą tylko pod tym jakby kątem i no jest lepiej to poprowadzone, tak bym powiedziała, ale ja się z tego nie wypowiem, to jest, tak jak powiedziałam, tutaj relacja z młodszej generacji. I co jeszcze na plus, słuchajcie, to strasznie, strasznie jakby skoncentrowanie na dzieciach i na matkach. Matki samotne dostają dużą pomoc. Dzieci, które, nie wiem, są z biedniejszych rodzin, dostają zawsze free meal, czyli dodatkowe tutaj jedzenie. Też dostają mundurki za darmo, dostają dużo, 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 słuchajcie, rzeczy. I ja Wam powiem, że naprawdę to jest takie skoncentrowanie, sfokusowanie właśnie na ochronie tutaj matek i dzieci i generalnie one mają duże przywileje. Niektóre osoby to wykorzystują, no ale wiadomo, ten kraj jest na to skupiony. I tak sobie patrzę jeszcze, a nie powiedziałam o śmieciach tam, jak sobie oglądałam też niektóre odcinki innych osób, to mówiło, że właśnie śmieci na minus, że jest dużo śmieci, ale mi się wydaje, że to się w zależności od odboru, czyli dzielnicy, to się poprawiło i generalnie ja Wam powiem, że śmieci jest mniej. Ja pamiętam, miałam taką sytuację, że się zapytałam, dlaczego ty tak śmiecisz. I na mnie dziwnie się spojrzała, ale odpowiedź była po tym, że no, inni ludzie by nie mieli pracy, bo rzeczywiście ci pracownicy, ci cleanerzy, czy ci, co sprzątają, rzeczywiście oni później dopilnowują, żeby ten skrawek był czysty, może jest mniej czysto. Ja pamiętam, moja przyjaciółka przyjechała do mnie, to powiedziała, że w centralnym Londynie jest fatalnie, jeśli chodzi o brud. Może tak jest, bo generalnie młodsze generacje rzucają, jedzą tego kurczaka z McDonald'sa i po prostu rzucają, gdzie popadnie, nawet w autobusie, dla mnie to jest tragedia, być dzisiaj. No ale tak jak mówię, kwestia kultury. Słuchajcie, to wszystko na dzisiaj. Tak jak sobie przypomnę, tutaj wytypowałam. Jeżeli macie jakieś zapytania, to oczywiście zapytajcie mnie. Jeżeli Wam się odcinek podobał, to dajcie lajka. Przepraszam trochę za mój głos, tak jak powiedziałam, jestem chora. Już naprawdę mam tego dość, że jestem ciągle chora, odkąd ten lockdown się zaczął. I zapraszam Was oczywiście do subskrypcji na tutaj mojego Instagrama też. I mam nadzieję, że będziecie ze mną w następnym odcinku. Następny odcinek będzie już kosmetyczny, szykuję coś specjalnego. I do zobaczenia, pa pa!